spotykamy się dzisiaj, 9 maja, w Dniu Europy. W dniu, w którym Robert Schuman, minister spraw zagranicznych Francji, ogłosił swój plan. Plan, który zmienił Europę, być może nawet cały świat. Bardzo dziękuję za to, że miasto jest współgospodarzem i współorganizatorem tego spotkania. Dzięki oddaniu i wysiłkowi Polaków nasz kraj stał się częścią najsilniejszego bloku gospodarczego, Unii o największej sile nabywczej, nieporównywalnie też bogatej wewnętrznie, po zróżnicowanej, tolerancyjnej, otwartej. I myślę, że to jest z punktu widzenia rozwoju Warszawy bardzo ważne. To jest inne miasto, to jest miasto europejskie, w dużej mierze dzięki właśnie tym funduszom. Nie możemy się łudzić, dziś nie ma alternatywy. Jesteśmy albo zdecydowanym sojusznikiem NATO i członkiem w ramach Unii, albo dryfujemy po prostu w objęcie po raz kolejny wybranego prezydenta Putina. Nie ma żadnej innej trzeciej drogi.